17 seria Orlen Superligi Piłkarek Ręcznych. Jesteśmy w Kaliszu, w Kalisz Arenie, gdzie AWS Energia Szczypiorno Kalisz podejmuje MKS Urbis Gniezno. Mamy derby wielkopolski w najwyższej klasie rozgrywkowej piłkarek ręcznych, na które te derby zaprasza Grzegorz Chodkowski, TVP Sport. Liczymy na to, że obie drużyny, tak jak na derby przystało, zapewnią Państwu po prostu olbrzymie emocje. Bardzo szybko krążyła piłka, jest pierwsza bramka, bardzo szybki ten atak. Jak idzie, to idzie, bramka po dobitce, bardzo dobra. Jest pierwsza bramka, najpierw na 4-2 Zofia Bartkowiak, a potem bardzo szybko odpowiedziała grająca z numerem trzecim. Świetnie, w dwie ręce, no to mamy kolejną kontrę i teraz już znakomite podanie. Lisewska postraszyła rzutem, ale teraz dobre wejście. Łęgowska, no to jest zawodniczka, która się wyróżnia. Tymczasem bardzo dobry rzut. No i w tym momencie pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o środek rozegrania. Gra Marta Giszczyńska, numer 7, ona oczywiście się zmienia. Ale po raz kolejny znakomicie dzisiaj broni Szczypiorna Kalisz tymczasem. Ależ piękne wejście, ale jeszcze lepsza obrona. Lisewska postraszyła rzutem. No bardzo dobry teraz rzut Pauliny Kucharskiej. Niespełna 3 minuty do końca pierwszej odsłony. Przewagę bramkową od początku. Ależ pięknie zebrała teraz piłkę Nurska. 14-10, jest odpowiedź znów przez koło, dobrze gra teraz, nic z tego, to jest druga jej nieskuteczna akcja po wyjściu na boisko, tymczasem kroki chyba jednak, o, jeden krok za daleko, rzut, no nie do końca wiem, o co tu chodziło, bardzo mocno kaper gminy Kobierzyce, który też ma swoje ambicje, tymczasem bardzo mocne wejście Nurskiej, na 15-11, Nurska, Łęgowska i kolejna bramka. Za chwilę 5 minut minie, a Szczypiorno, podobnie jak na początku spotkania, na początku drugiej odsłony, też nie może zdobyć gola. No jakby na zaprzeczenie moich słów, jest wreszcie bramka. Nurska z 9 metra, wydawało się, że będzie rzucać tymczasem. Ale teraz dobre zagranie przez koło, no to jest patent chyba na Gniezno, Katarzyna Wilczek. I znów krosowe zagranie na skrzydło, tym razem z lewej strony Lipok. Nurska z 9 metra, ale świetnie Prudzienica, będzie dobitka. I dobitka skuteczna, no trzeba za wszelką cenę zebrać piłkę po dobrej obronie. Gra pasywna, ależ piękny rzut. Na 16-20. Łęgowska, potężna bomba, 4 bramki różnic. Nieco odrobione straty, może nie z pierwszej połowy, ależ teraz piękna bomba, no ale zobaczymy, może się uda, może coś trenowały na treningu, jeśli chodzi o grę 7-6, tymczasem to jest przewaga siły ogromna. I jest bramka, potężna bomba Łęgowskiej, przełamane ręce. Ani razu nie prowadziła drużyna z Kalisza przed własną publicznością. I jest bramka! Ale muszą teraz obronić, grają w komplecie Kaliszanki. No i nie ma gola, broni i zaprudzienica tego rzutu Zofii Bartkowiak. A wydawało się, że już jest pozamiatane. Jest bramka przez koło. Z numerem 17 Kinga Stanisławczyk, ale tylko z 10 metra rozpoczęły. I jest bramka. No i znów, czy będzie to różnica dwóch bramek, tak jak w pierwszym meczu w derbach Wielkopolski? Nie, bo proszę Państwa, znakomicie. Po raz kolejny w bramce Ola Chybka. Koniec meczu. Derby Wielkopolski, Maga Nurska. Trochę zdziwiona. Nie ma się co dziwić, bo to jest znów dobry mecz. Grzegorz Chodkowski, TVP Sport. Kłaniam się bardzo nisko. Do zobaczenia, do usłyszenia.